Ponad 500 lubuskich uczniów postawiło dziś na Tolka Banana. Spektakl teatralny odbył się co prawda w Olsztynie, ale dzięki projektowi Telewizji Polskiej obejrzały go dzieci z całego kraju. Wystarczyło przygotować salę, rzutnik i połączenie z internetem. Uczniowie gimnazjum z Przytocznej zajęli miejsca w świetlicy kilkanaście minut przed godziną 10. Spektakl Stawiam na Tolka Banana opowiadał o losach bandy nastolatków wyrzuconych poza nawias społeczeństwa. Akcja toczyła się we współczesnym blokowisku. Bardzo mi się to podobało. Bardzo bym chciała kiedyś stanąć na deskach teatru i tak jak oni móc właśnie grać, bo to naprawdę bardzo fajne przeżycia. Nauczyciele z gimnazjum w Przytocznej przyznali, że współczesna wersja przygód Tolka Banana jest dla młodzieży łatwiejsza do zrozumienia niż czarno-biały serial. Nie zawsze to, co tradycyjne i klasyczne, musi przemawiać. Także tutaj oryginalny, ciekawy pomysł i czekamy na następne. Dyrektor szkoły w Przytocznej stara się organizować uczniom wyjazdy do teatrów w Gorzowie i Zielonej Górze. Nie zdarza się to jednak często. Dlatego pomysł Telewizji Polskiej, by organizować spektakle w szkolnych salach, jest strzałem w dziesiątkę. Teatr mamy na wyciągnięcie ręki, teatr jest za darmo, nowe spojrzenie na sztukę z innych teatrów, na przykład z tego z Olsztyna. W czwartej edycji projektu internetowego teatru dla szkół wzięło udział 10 lubuskich placówek oświatowych. Dzięki temu spektakl Stawiam na Tolka Banana obejrzało ponad 500 uczniów z naszego województwa.